Dobry wieczór Państwu. Witamy. Przed nami kolejny weekend pełen wielu sportowych emocji, zatem zapraszamy na nasz kolejny program. A zaczynamy od piłki ręcznej. Gwardia bowiem będzie już szykować się do wznowienia rundy wiosennej. Na jutro mam wszystkich zawodników zdrowych, jedziemy mocno zmotywowani. Przed nami także wielkie święto piłki ręcznej z udziałem reprezentacji Polski. Wybór Opola to nie tylko dlatego, że przez długie lata w Opolu nie było piłki ręcznej w wykonaniu reprezentacji. To uznanie dla pracy, które Opole wkłada w rozwój piłki ręcznej. A po piłce ręcznej także przyjdzie czas na futbol. Z kolei Odra Opole zakończyła sezon przygotowawczy do rundy wiosennej. Cały zespół walczy o swoje miejsce. Zawodnicy walczą o miejsce w pierwszym składzie, w drużynie i dobrze to wygląda, nikt nie odpuszcza. A rozpoczynamy piłką ręczną, ponieważ dzisiaj odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca wznowienie rozgrywek PGNiG Superligi z udziałem Gwardii Opole. Intensywnie pracujemy cały czas, nie mamy tych kibiców, jesteśmy ich głodni, tak samo jak zawodnikom brakuje ich na trybunach, tak nam też brakuje takiego kontaktu z nimi. Chcieliśmy jeszcze raz przedstawić wszystkie zmiany, które się w międzyczasie dokonały i też zaapelować, poprosić kibiców o wspieranie drużyny, która chce ich jak najlepiej wspierać w walce o medale. Jestem przekonany, że drużyna będzie dostarczycielem wielu emocji. Trzymamy kciuki, żeby z tych wszystkich emocji, które się zrodzą przy okazji ich występów, tych pozytywnych było jak najwięcej. O wynik sportowy mniej się martwię z tego tytułu, że tutaj jakby za to odpowiada jeden z najlepszych trenerów w naszym kraju, Rafał Kuptel, a zawodnicy, którzy grają w KPL Gwardii, to są czołowi zawodnicy w naszej lidze i na pewno ci młodzi, którzy się ogrywają przy tych już doświadczonych graczach, na pewno będą w bardzo szybkim tempie zdobywać takie umiejętności, które pozwolą rywalizować z najlepszymi w naszej lidze. Zaczynamy drugą rundę. Bardzo mocno się do niej przygotowywaliśmy tutaj w tej hali. Wylewaliśmy mnóstwo potów i nieraz trzeszczały ciała, trzeszczały kości. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Mecz to jest przyjemność i po to się ciężko trenuje, żeby grać wspaniałe mecze. Mam nadzieję, że niebawem kibice powrócą i wszyscy razem będziemy mogli cieszyć się ze zwycięstw. Czuję wsparcie, zaufanie. Rozmawialiśmy też na temat wizji zespołu, celów sportowych i gdzieś to wszystko się układa dobrze i na przestrzeni wiemy, gdzie chcemy być po tym sezonie, gdzie chcemy być za rok czy za dwa sezony. Jest to dobra wizja, także ja się cieszę z tego, że są ludzie, którzy czują sport, którzy są w tym klubie i wiem, że możemy zrobić coś dobrego, że możemy jeszcze lepszy wynik sportowy zrobić niż wcześniej. Mamy 2,5 miesiąca od rozgrywek, zaczynamy teraz drugą rundę, przepracowaliśmy 7 tygodni, rozegraliśmy 4 sparingi, gdzieś jestem zadowolony z tych przygotowań. Na całe szczęście wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji, oprócz tej, jak wcześniej wspomniał dyrektor sportowy, nie będziemy mogli skorzystać z dwóch juniorów, bo mają mistrzostwa Polski i ćwierćfinały. Także na jutro mam wszystkich zawodników zdrowych, jedziemy mocno zmotywowani, głodni sukcesu, głodni pierwszego meczu i będziemy walczyć o zwycięstwo. Szczypiorniści Gwardii Opole pierwszy mecz rundy rewanżowej rozegrają jutro na wyjeździe z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski, a początek tego spotkania o 19:15. I oby udał im się ten mecz jak ten dzisiejszy naszym juniorom, którzy pokonali wysoko drużynę z Wrocławia i tym samym są już blisko ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Przed nimi jeszcze co prawda dwa pojedynki, jeden z Gdańskim Wybrzeżem, a drugi z drużyną z Przemyśla. Ale to nie koniec dobrych informacji, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, bo przed nami święto w kwietniu czeka nas mecz reprezentacji Polski ze Słowenią i to mecz o stawkę, ponieważ będzie to pojedynek eliminacyjny Mistrzostw Europy. To sukces organizacyjny Opola, bo przecież u nas dawno nie było imprezy tak wysokiej rangi, przyznaje prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański. W grudniu 2018 roku reprezentacja Polski miała przyjemność rozgrywać turniej o Puchar Czterech Narodów właśnie w Opolu. Stało się to po bardzo długiej przerwie, ponieważ poprzednio reprezentacja Polski w Opolu gościła w 1987 roku, rozgrywając mecz ze Szwecją. W czasie tego turnieju przekonaliśmy się, że Opole jest bardzo przyjazne dla organizacji tego typu imprez. Znakomicie współpracowaliśmy z władzami miasta i z wszystkimi ludźmi, którzy byli zaangażowani w organizację tego turnieju. Wybór Opola
to nie tylko dlatego, że przez długie lata w oporu nie było piłki ręcznej w wykonaniu reprezentacji. To uznanie dla pracy, które Opole wkłada w rozwój piłki ręcznej. Tutaj przecież rozpoczynał karierę jeden z najwybitniejszych naszych reprezentantów, Jerzy Klempel. W Gwardii Opole grała cała grupa reprezentantów, którzy przez lata reprezentowali nasz kraj na wielu arenach handbalowych świata. Byli to m.in. Henryk Mrowiec, Marek Budny, Adam Malcher, Piotr Czaczka czy Robert Wasilewski. Mecz, który rozegramy 29 kwietnia właśnie w Opolu, będzie bardzo ważny dla ostatecznego układu tabeli grupy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Europy 2022. Mamy przekonanie, że będziemy walczyli w tym meczu ze Słowenią o pierwsze miejsce. Jesteśmy przekonani, że obie reprezentacje zaprezentują nam bardzo wysoki poziom sportowy i będzie to dla kibiców bardzo dobre widowisko sportowe. Jesteśmy też przekonani, a może mamy taką nadzieję, że i kibice będą mogli obejrzeć ten mecz już ze swoich miejsc na trybunach hali w Opolu. Czterech czy pięciu chłopaków jest gdzieś tam w szerokiej kadrze. No fajnie by było, gdyby tutaj jak na tym zgrupowaniu dostali szansę i by załapali się na ten mecz kwalifikacyjny ze Słowenią. Oczywiście jest to też promocja piłki ręcznej w Opolu i na tym nam zależy, żeby pokazywać tą piłkę ręczną jak na najwyższym poziomie i ta reprezentacja nam daje ten wysoki poziom, światowy poziom. Także bardzo fajnie by było, żeby już można było, żeby kibice przyszli na trybuny i kibicowali też naszej reprezentacji. Ale czy jest rzeczywiście szansa, że naszych chłopaków zobaczymy tutaj na parkiecie w reprezentacji? Wydaje mi się, że tak, że Szymon Działakiewicz, czy Zarzycki, czy Klimków są blisko tej jak można powiedzieć, szesnastki meczowej i jest taka szansa, że zobaczymy. Będziemy pracować, żeby poprawili swoją formę sportową i żeby się tu zaprezentowali na tym boisku z orzełkiem na piersi. No to chciałoby się powiedzieć byle do wiosny i z udziałem oczywiście opolskich zawodników. I zmieniamy dyscyplinę na siatkówkę, ponieważ kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa nasze siatkarki Unii Opole tym razem na wyjeździe zmierzą się z Solną Wieliczka. Początek tego spotkania o godzinie 18. No jeżeli nasze dziewczęta wygrają, to zarobią sobie kolejny powalentynkowy tym razem prezent, umacniając się na pierwszej pozycji ligowej tabeli. Pauzują z kolei drugoligowi siatkarze AZS-u Politechnikopolskiej i następny mecz w przyszłym tygodniu. A teraz czas na koszykówkę. Pierwszoligowy Wigry AZS Politechniki Opolskiej po dobrym spotkaniu, choć przegranym, ale z liderem w Słupsku, czyli z Czarnymi, mierzyć się będzie z kolejną silną ekipą pierwszoligową. A rywalem naszego zespołu będzie drużyna miasta Szkła Krosno. To spotkanie w opolskiej hali przy ulicy Pruszkowskiej jutro o godzinie 17.30. No a teraz już piłka nożna. A dzisiaj ostatni sparing rozegrali przygotowujący się do rundy wiosennej piłkarze Odry Opole. Drużyna Dietmara Bremera we Wrocławiu mierzyła się z Miedzią Legnica i zremisowała 2-2 po bramkach Konrada Nowaka i Adama Żaka. A o ocenę zarówno dzisiejszego spotkania, jak i przygotowanie do rundy wiosennej poprosiliśmy trenera Odry Dietmara Bremera. Mecz na bardzo dobrym tempie. Szkoda, że pogoda uniemożliwiła nam rozegranie meczu na naturalnej nawierzchni, ale i tak dobrze, że wyszliśmy na dwór, bo mieliśmy pierwotnie grać pod balonem, jednak te naturalne oświetlenie jest bardziej zbliżone do warunków meczu ligowego. Dobre tempo meczu, na pewno dużo pozytywów, szczególnie jeżeli chodzi o ofensywę, mieliśmy też fazy, gdzie powinniśmy troszkę lepiej pracować, ale cały zespół walczy o swoje miejsce. Zawodnicy walczą o miejsce w pierwszym składzie, w drużynie i dobrze to wygląda, nikt nie odpuszcza. Tak to wygląda, że bez urazów przystąpimy do pierwszego meczu ligowego. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, bardzo ciekawe mecze sparingowe, ze wszystkich jesteśmy wyciągamy wnioski, jesteśmy ogólnie zadowoleni. Liga nas oczywiście zweryfikuje i myślę, że możemy pozytywnie patrzeć na przyszłość Odry Opole. A rundę wiosenną piłkarze Odry zainaugurują 27 lutego meczem wyjazdowym z LKS-em Łódź. Początek o godzinie 12.40.
Z dużego boiska przechodzimy do boiskowej hali sportowej, czyli mówić będziemy o futsalu. Jutro bowiem kolejny szlagierowy pojedynek za sprawą Dremanu, futsal Opole Komprachcice. Nasz rewelacyjny Beniaminek podejmie wielokrotnego mistrza Polski Klirek z Chorzów. Chorzowianie w ostatnim meczu ligowym przegrali na wyjeździe z AZS-em Katowice 2-6, natomiast nasza drużyna kontynuowała serię meczów bez porażki, wygrywając z drużyną z Gliwic 4-3. Co ciekawe, to nie będzie jedyny pojedynek tych zespołów w najbliższym czasie, bowiem przypomnę, w tygodniu zespół Dremanu wygrał w Mielcu w Pucharze Polski z tamtejszą Stalą i trafi w kolejnej rundzie właśnie na drużynę z Chorzowa. No ale najpierw te zmagania ligowe, no i znowu będzie bardzo gorąco w Stegu Arena w sobotę o 18:00. Jak zwykle życzymy samych zwycięstw polskim ekipom, a Państwu życzymy miłego sportowego weekendu, no i oczywiście oglądania zarówno nas na Facebooku, jak i stronach internetowych. Przypomnijmy jeszcze te strony opole.pl, sportowoopole.pl i czas na opole.pl oraz zapraszamy na facebookowe fanpage tychże stron. Do usłyszenia. Do zobaczenia.